16 zawodników zmierzyło się w czwartej rundzie Grand Prix Leszna w tenisie ziemnym osób dorosłych. Rywalizacja na kortach tenisowych przy akwawicie była zacięta i trwała aż do późnych godzin wieczornych. Mimo to zawodnicy między zmaganiami znaleźli czas na wspólne grillowanie i ciepłą herbatę. W tej rundzie najlepiej poradził sobie leszek Janusz i to on stanął na pierwszym stopniu podium, tuż zanim kolejno uplasowali się Radosław Grobelski i Tomasz Kiemona. W klasyfikacji generalnej prowadzi natomiast Mateusz Zając. Kolejne zmagania w cyklu Grand Prix Leszna odbędą się za około 3 tygodnie, a dokładna data zostanie podana na facebookowym profilu klubu tenisowego Sporting.